Jestem Witek. Codziennie rano staram się o 5 wstać, żeby przygotować się do wyjścia do pracy. Jazz czy blues? To jest bardzo ciężkie pytanie. Zarówno jazz, jak i blues. Jakie jest pańskie motto? Motto: starać się nie gniewać, nie szukać gniewu i w drugim człowieku dojrzeć prawdziwego człowieka. Woli pan czytać książki po polsku czy po angielsku? No niedawno po angielsku, ale ostatnio mam takiego dobrego przyjaciela, który pożyczył mi książki po polsku, także i po polsku też. Jakie są trzy słowa, które dokładnie opisują pana? Jakie słowa mnie opisują? Jestem po prostu osobą otwartą i oczekuję otwartości od drugiego człowieka. Czego bał się pan w dzieciństwie? W dzieciństwie czego się ja obawiałem? Wielu rzeczy. Wielu rzeczy. A przede wszystkim obawiałem się, że będę taki jak inni. Całe szczęście nie jestem taki. Jak pan ma na drugie imię? Muszę przypomnieć, chyba Marek, ale nie używam. Ulubione słowo? One love, one heart, let's get together and feel alright. Co jest konsentencja? Gdzie w podróży był pan najdalej? Najdalej w podróży to było w Kamerunie. To był jeden z paru krajów, które miałem przyjemność obejrzeć, ale w sensie geograficznym był najdalej. Ale bliski mojemu sercu, absolutnie. Jakie zwierzę najlepiej pana opisuje? Osioł. Gdyby pan spotkał dokładnie taką osobę jak pan, czy zaufałby pan jej? Byłbym zazdrosny. Spodnie czy ogrodniczki? Spodnie. Co by pan zrobił z milionem złotych? Rozdałbym. Jest pan ścisłowcem czy humanistą? Myślę, że humanistą. Jak nazywali pana znajomi w czasach szkolnych? No, biciu. Czego najbardziej nie lubi pan w ludziach? Zakłamania, hipokryzji i nietolerancji. Jak spędza pan czas wolny? Ucząc się, chodząc, rozmawiając, spotykając, czyli po prostu ucząc się, w szerokim słowa tego pojęciu. Gościem kolejnego odcinka programu była ikona kampusu, pan Witek. Bardzo dziękujemy za udział. Dziękuję również. Codziennie rano staram się zbudzić mniej więcej o godzinie 5. Bo słuchajcie, bo ja chcę powiedzieć, że jem najgorsze śniadanie na świecie, które jest bardzo zdrowe. Czyli jem kaszę, jem brokuły, jem marchewkę i tak dalej. 20 minut poświęcam na jogę, na medytację, żeby się całkowicie uwolnić. I dzięki temu mam takie dość dobre samopoczucie przed wyjściem do pracy. Przychodzę do pracy, spotykam miłych ludzi. No cóż więcej można potrzebować, oczekiwać.